tutaj są prace również z Dzicha Szyszki i taki cykl z kolei, które są na temat głowy. Ale myśl tu jest zawarta taka, że no powiedzmy jedna głowa pokazana w różnych jakby ujęciach dekoracyjnych i znamionuje rasę ludzką na całym świecie, że są różne ludzie, głowa jedna, ale są różne rasy i różne na przykład Indianin, Murzyn, powiedzmy tu jeszcze tam jest Dajan, taki, który już nie żyje. I tak odzwierciedla choćby też no, pod tym względem, ale tutaj na wystawie akurat może tak szczątkowo, bo jest tych główek dużo więcej jeszcze, tylko że ze względu na ekspozycję, jakby zmieszczenie się, to jest takie wyselekcjonowane są. Tutaj głowa antyczna przez jakby detal, dekorację tej głowy otrzymujemy charakter danej rasy. Postaci. Narodowości, tak? No, narodowości. Narodowości też, ale no i tak. Jest też tutaj głowa... Pirata może, nie? Nie pirata, tylko ten... To tam jest ta w tej czapce, to jest głowa Żyda. Tak, tak. Przez jakiś pewien taki detal, który znamionuje. To jest z Afryki. Głowa o takich tych charakterze te właśnie pewne rasy afrykańskie noszą kolczyki.